Dzień dobry, ja się nazywam Magdalena Warakomska. Niedawno mieliśmy okazję wysłuchać wykładu na temat łucznictwa. Teraz wam opowiem trochę o moim sporcie, jakim jest short track. Short track jest to dyscyplina sportu, na której poruszamy się po lodzie. Jest to tor o długości 111 metrów. Jeździmy na długich łyżwach tak zwanych. Są to długie płozy, są zdecydowanie inne niż takie, które możemy wypożyczyć na lodowisku, na ślizgawce. Są zupełnie inne niż te też do długiego toru. Nasze łyżwy różnią się tym, że są po prostu przymocowane do buta, jest długa płoza i są po prostu troszeczkę niższe. Są zupełnie inne łyżwy niż takie, które możemy zaobserwować na zwykłym lodowisku. Najważniejszą rzeczą, która jest nam przydatna w naszym sporcie, musi być kask. No oczywiście, żeby chronił głowę. Dodatkowo najważniejsze również są okularki. Okularki chronią nam oczy. Bywały wypadki, że po prostu mieliśmy bardzo dużo rozcięć na twarzy, oczu, więc na pewno to jest bardzo przydatna rzecz. Rękawiczki. Dlatego, że poruszamy się też tylko w lewą stronę, musimy mieć tak zwane palce do wykładania na lodzie, ponieważ przy większych prędkościach po prostu musimy podeprzeć się lodu. Dodatkowo ochraniacze na piszczele. Zwłaszcza, że jeździmy w niskiej pozycji, często zawodnik z przodu może nam dotknąć piszczela płozu, gdzie czasami zdarzają się rozcięcia po prostu. Zwłaszcza, że nasza dyscyplina jest dyscypliną szybką i dodatkowo zbieramy się wszyscy na lodzie. Jest nas czasami piątka w biegu, nawet siódemka, więc częste są przepychanki, dużo upadków, gdzieś tam dyskwalifikacji, więc to jest taka niebezpieczna dyscyplina sportu. Dodatkowo mamy stroje. Stroje wyglądają takie jednoczęściowe. Pod ten strój, jeśli nie ma, to zakładamy strój nieprzecinalny. Taki, żeby po prostu nas nic nie przecięło. Dodatkowo dyscyplina nasza składa się z tego, że musimy sami sobie zadbać o płozy. Czyli musimy je po prostu tak naprawdę czasami w każdy trening ostrzyć przed treningiem, ponieważ każdy brud, każda cokolwiek na płozie po prostu nam przeszkadza, gdzie możemy po prostu upaść i zrobić sobie krzywdę lub bądź komuś. Dodatkowo mamy do tego gradzik. Gradzik jest to coś takiego, gdzie ściągamy grat, żeby po prostu nam płoza się trzymała na lodzie. Tak. Ja zaczęłam swoją dyscyplinę sportu już w podstawówce. 1-3 jeździłam gdzieś tam na ślizgawkach, wiadomo, gdzieś tam z rodzicami. Następnie w klasie czwartej, moja szkoła, miałam o tyle dobrze, że moja szkoła była szkołą mistrzostwa sportowego i to był tak podstawówka, gimnazjum, liceum była szkoła mistrzostwa sportowego. Także miałam o tyle dobrze, że miałam przystosowane to wszystko do tego sportu, gdzie zaczynaliśmy treningi nawet o 6 rano i gdzieś tam jeszcze byłam młoda, więc musiałam bardzo dużo wyrzeczeń spełnić i gdzieś tam wstawało się o 4, trzeba było iść na trening. No, oczywiście miałam coś takiego, że po prostu mieliśmy zawody na lodowisku, więc gdzieś tam ta organizacja czasu była dużo prostsza, lepsza niż w innych szkołach. Mieliśmy trening, mieliśmy lekcje, trening i wracałam czasami do domu bardzo późno, więc na pewno dużo wyrzeczeń. Ale myślę, że to zaowocowało, ponieważ bardzo wcześnie przeszłam do kadry polskiej, reprezentowałam ją i gdzieś tam w liceum już coraz częściej byłam po prostu w mieście Opole, gdzie tutaj już teraz mieszkam. Miasto od początku mi się spodobało, zaczęłam tutaj już mieszkać w liceum, moja trenerka kadry tutaj pracuje, więc do tego czasu jest moim trenerem. Po liceum jakoś trzeba było wymyślić, co dalej, co ze sobą zrobić, no i wiem, że bardzo dużo z moich znajomych, z którymi trenowałam, po prostu
studiowało wychowanie fizyczne albo bądź na wydziale wychowania fizycznego i fizjoterapii, gdzie bardzo polecali to uczelnię, Politechnikę Opolską, więc myślę, dlaczego nie, od zawsze chciałam studiować wychowanie fizyczne, jest gdzieś tam to połączone z moim sportem, więc tym bardziej. No i przeniosłam się do Opola, zaczęłam tutaj studiować, gdzie uważam to za wielką przygodę, ponieważ wydaje mi się, że na pewno, jeśli ktoś zadaje sobie pytanie, czy można połączyć sport z nauką, wydaje mi się, że po prostu wystarczą chęci i dobra wola, ponieważ ja w czasie licencjatu bardzo, to był mój najlepszy okres w życiu, ponieważ jak każdy sportowiec gdzieś tam się przygotowywałam do Igrzysk Olimpijskich i wydaje mi się, że po prostu to był mój najlepszy okres w życiu, tak jakby i najcięższy, no bo musiałam pogodzić też naukę ze sportem, z jazdą, wiadomo, że kwalifikacje do igrzysk są bardzo trudne, więc częste wyjazdy, zawody i w ogóle poświęcenie całego czasu to był mój cel, więc musiałam jakoś wszystko to pogodzić. Aczkolwiek wiem, że się da, wiem, że wykładowcy bardzo mi pomogli, bardzo dużo mi czasu poświęcali, czy też poza zajęciami, gdzie musiałam gdzieś tam się przygotować, gdzie miałam bardzo określony czas bycia w Opolu. Myślę, że kolejną taką moją największą przygodą była też uniwersjada, czyli to są zawody dla studentów, gdzie wyjeżdżamy, one odbyły się w Krasnojarsku, były to moje najlepsze zawody. Zdobyłam tam 6. miejsce na 1000 metrów, gdzie jest to bardzo wysoki poziom, ponieważ to są takie mini igrzyska dla studentów, więc wydaje mi się, że to było bardzo dobry poziom. Było bardzo dużo zawodników z Rosji, gdzie jeżdżą po Pucharach Świata, zdobywają medale, więc to był bardzo ogromny przełom w mojej jakby karierze. Dodatkowo byłam tam chorążym, także to już w ogóle było niesamowite przeżycie, nieść flagę Polski i prowadzić naszych reprezentantów, więc takie właśnie spotkania, takie zawody, takie wyjazdy bardzo dużo odgrywają rolę w moim życiu i gdzieś tam cieszę się, że mogę po tym wszystkim wrócić na uczelnię, spotkać się ze swoimi znajomymi, od których mam bardzo dużo wsparcia, spotkać się ze swoimi wykładowcami, którzy również gdzieś tam i czasami piszą jak tam i się pytają, więc naprawdę ten sport daje bardzo dużo takiego samorealizacji, więc ja się bardzo spełniam. Wydaje mi się, czy sport jest to dla takich początkujących. Wydaje mi się, że bardzo wcześnie trzeba go zacząć, żeby coś osiągnąć. Musimy uczyć się technicznie jeździć i w ogóle, więc na pewno trzeba to zacząć jak najmłodszym wieku. Później jest wiadomo trochę trudniej, chociaż znam też znajomych, którzy zaczęli gdzieś tam w liceum i naprawdę bardzo sobie dobrze poradzili. Więc uważam, że można spróbować. Wiadomo, w tym sporcie nie tylko chodzi o łyżwy, dlatego uczelnia daje mi o tyle też takiego czegoś, że mogę się spełnić w innych sportach. Na przykład w łyżwiarstwie często musimy biegać. Biegamy, rower w okresie przygotowawczym, rolki, więc jest bardzo dużo sportów, które musimy uprawiać także poza łyżwami. Nie każdy może uprawiać short track. Wydaje mi się, że jest po pierwsze dla osób takich, można powiedzieć, mniejszych, bo tor nie jest duży, wynosi 111 metrów, a duży człowiek czasami, znam kolegów, którzy byli więksi, po prostu czasami gdzieś ich tak wyrzucało z tego toru i jakby się nie mieścili, dlatego teraz przeszli na tor długi i bardzo dobrze się w tym sprawdzają i też wystartował na Igrzyskach Olimpijskich mój kolega, który właśnie przeszedł z short tracku na długi tor. Więc na pewno trzeba mieć dużo zaparcia, trzeba walczyć o swoje, trzeba mieć dużo odwagi, bo to jest sport, w którym są przepychanki, którym jest kontakt, szybkość, więc trzeba być odważnym.
U mnie złoty środek w połączeniu nauki ze sportem, wydaje mi się, że to jest chęć. To, co siedzi nam w głowie, wiem, że mogę to zrobić. Jeśli sobie ułożę plan, że teraz mam czas na uczelnię, teraz mam czas na trening, wszystko, dzień jest po prostu ułożony pode mnie, pod treningi, wydaje mi się, że wszystko można zrobić. Zwłaszcza, że jeśli ma się dobry kontakt z wykładowcami, wydaje mi się, że przede wszystkim jest najważniejsza też rozmowa z nimi, bo to są też ludzie, oni też rozumieją, mają nasze cele, potrzeby, więc na pewno gdzieś tam znajdowali czas poza zajęciami, żeby pomóc. Wydaje mi się, że to jest właśnie taka chęć samorealizacji. Typowy dzień sportowca, który studiuje, wygląda dość ciężko, ponieważ gdzieś tam trzeba znaleźć czas na trening. To jest najważniejsze, jakby to jest główny cel. Na zajęcia chodzimy z rana. Potem jest trening, zajęcia. Często musimy dojeżdżać gdzieś tam, dlatego dobrym też rozwiązaniem dla sportowca jest IOS, czyli po prostu nauka, która jest to coś takiego, gdzie możemy się umawiać z wykładowcami na inne terminy. Także możemy chodzić na inne grupy zajęciowe, więc to jest bardzo dobre udogodnienie, bo nie zawsze po prostu mamy czas. Jeśli mamy trening o 16, musimy być na tym treningu, a jak zajęcia, możemy przyjść na inną grupę, więc to jest bardzo dobre udogodnienie, wydaje mi się. W short tracku najważniejsze też jest siła, dynamika, czyli zajęcia na stadionie. Mamy bardzo dużo w sezonie przygotowawczym biegu, czyli to są długie dystanse, są to sprinty. Na pewno przez cały sezon w sezonie przygotowawczym najważniejsza jest też siłownia, gdzie wzmacniamy swoją siłę, gdzieś tam na pewno bardzo to dużo nam daje, bo to i dynamika, moc i siła, także gdzieś tam siłownia. No i rower, przede wszystkim rower. Gdzieś w sezonie przygotowawczym bardzo dużo jeździmy na rowerze i w sezonie, gdzie trzeba rozjechać nogi, gdzieś tam rozluźnić się i na pewno podtrzymać poziom. Więc rower, siłownia i biegi to są takie główne. Oczywiście na sucho też robimy imitację. Przekładamy to na lodowisko, więc to też tam kształtuje się technikę i na pewno też wytrzymałość, bo to jest imitacja tego, co robimy potem na lodzie. Moje najbliższe plany na pewno jest zakwalifikowanie się na Igrzyska Olimpijskie kolejne. Wiadomo, że teraz jest ciężka sytuacja. Trenujemy tak naprawdę w domu, gdzieś tam tyle, ile sobie możemy pozwolić, gdzieś rower, oczywiście, jak mówiłam, bieganie. W życiu każdego sportowca głównym celem są Igrzyska Olimpijskie, ale mam nadzieję, że bardzo dużo jeszcze przeżyję tego, co jest w trakcie, czyli Puchary Świata, są to super zawody, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Oczywiście chciałabym w najbliższym czasie jeszcze dokończyć studia, czyli zakończyć pracę napisać pracę magisterską, obronić pracę magisterską, także to są takie moje główne cele.